tej strony. Postanowiłem, że nagram unboxing, bo nie chce mi się grać gry na razie. I w sumie nie wiem, czy na unboxing nagram, bo przygotowałem też rozpakowanie klawiatury mechanicznej i nie chciało mi się tego wrzucać ani montować, nic mi się nie chce. Nie będę wam się z tego tłumaczyć, bo to moja sprawa. Jak wiecie, ja teraz z buntem podchodzę do nagrywania i w sumie taka prawda. Mam tu przesyłkę. To też może jako dowód być, w razie czego jakby Chińczyk się pomylił. Czekajcie, tak tylko pokażę, właśnie to jest mój adres, dobra, kończymy. Mieliście zamazany ekran, po prostu nagrywam ten unboxing głównie po to, że jakby coś się nie zgadzało, to wtedy mam dowód, tak, bo to co tu widzicie, to jest kontroler 8-bit2 NES Pro 30, czyli ten z dwoma gałkami analogowymi. No i mówię, w razie czego, jak coś, mam dowód dla serwisu AliExpress, że coś się faktycznie nie zgadzało. Oczywiście tu jeszcze jest nalepka. Do not, a good not. Nie chcę mi się tego czytać. Nieważne. Otwieramy przesyłkę, tak by jej nie uszkodzić. Oczywiście tu jest dużo, mój statyw, dużo wolnego miejsca w tej kopercie. Jest licha folia bąbelkowa, którą bez problemu przecinam, ale to jest nieważne. Ważne, aby wszystko po prostu tutaj działało. Dobra. Tak wygląda pudełko. Bardzo fajnie, nie jest poniszczone. Tutaj jedno malutkie zagięcie, ale no kurna, nie spodziewajmy się jakichś szczególnych tych cudów. Poczekajcie. O. Taka kopertka tylko wyłożona folią bąbelkową, która mimo wszystko jeszcze pstryka, więc super. Dobra, weźmy to na bok. Tak wygląda samo opakowanie. Bardzo fajne. Miałem już kiedyś FC 30, nie NES-a. To było wersja Famicoma. Pad był taki złoty. Bardzo fajnie się to prezentowało, ale wolałem coś swojskiego, tak, bo NES był u nas w Europie, Famicom był w Azji bardziej znany. Mówię, teraz zamówię coś innego. Tu mamy jakieś tam informacje. I don't care. Tutaj znowu kontroler działa właśnie tutaj z takimi urządzeniami. Złapię fokusa. Jak pięknie, Jezu. Nagrywanie tym telefonem to jest sama przyjemność. LG G4. Tym moim Samsungiem Galaxy S4 to jest licho. A tu ładnie bierze fokus. Nieważne. Działa z iPhone'ami, jakimiś tam iPadami, Samsungami. Kurna, w skrócie z urządzeniami Android i iOS. Działa z Windowsami, działa również z konsolami. Działa z Xboxem, z PS-em, z Wii U, ze Switchem. Bardzo fajnie. Są cały czas wydawane aktualizacje do tego kontrolera, które możemy pobrać ze strony producenta. Następnie pada podłączamy i w jakiś tam sposób, jakieś cuda niewidy, aktualizujemy ten sprzęt. Tu macie informację, 8bitu.com. I co jeszcze powiedzieć? No, kontroler ponoć działa do 10 godzin na jednym ładowaniu. Podłączony przez kabel USB do komputera działa jako kontroler Xbox 360. Zaraz sobie o tym bliżej powiemy. Kurczę, nie mam gdzieś nigdzie na wierzchu pada od Xboxa. Szkoda, bym wam coś pokazał. Ale to sobie później powiemy, ok? Bo znam różnicę. Można też go podłączyć przez Bluetooth do PC, aczkolwiek on wtedy jest wykrywany jako zwykły pad i wtedy będziemy musieli pobrać jakiś tam emulator kontrolerów. No to co? Wysuwamy pudełeczko. Bardzo fajny, minimalistyczny, mega mi się to podoba. Prezent na gwiazdkę niczym. Kontroler kupiłem za 103 zł. I 70 groszy AliExpress. Korzystajcie, póki kurs dolara jest w całkiem fajnej pozycji. Pewne wahania były na giełdzie walut spowodowane miejscami pracy i tym podobne. Pewnie jeszcze Irma się do tego troszeczkę tam przywiązała, ale nieważne, nie o tym rozmawiamy. W Polsce 250 zł, ale kupujcie z Chin i proszę o to was bardzo. Już na sam początek prezentuje się nasz piękny kontroler. On jest malutki, nie jest duży. Akurat, żeby sobie coś pograć. Oczywiście nie będziemy go korzystać do gier typu FPS, gdzie są strzelaniny, gdzie trzeba napieprzać tymi gałkami analogowymi, nie wiem, Rocket League, gdzie tam pewnie nie jeden pad już ktoś rozwalił. No, są to takich prostych gierek, które mam nadzieję, że będę w przyszłości nagrać, chociaż wątpię, nie wiem, czy mi się chce. Typu Lego, nie wiem, jakieś gry Telltale, gdzie po prostu tam
przeklikamy i w ogóle. Teraz kurna, jak to wyciągnąć? Powiedzcie mi. Dobra. Piankę wyciągnąłem, sam kontroler również. Zaraz przejdziemy do tego, co jest w dalszej pokrywie. Tak się prezentuje kontroler. Chyba widzicie wszystko ładnie. Troszeczkę jest tutaj ciemno, aczkolwiek wszystkie detale powinniście widzieć. Analogi chodzą ładnie. Tu mamy triggery, w sensie spusty i triggery, chociaż tutaj są same triggery. RR, LA, L1, R1, L2, R2. Także tak prezentuje się tył. To mamy dół, czyli jakieś tam ustawienia. Tutaj są światełka po obu stronach na zaokrąglonych częściach pada. Tutaj informacje. Złapie fokusa. O, są pewne problemy. Złapało. Model. Pojemność, czyli tutaj mamy ile? 500 mAh, mimo że na opakowaniu jest mowa o 480, zaokrąglili sobie Chińczycy. Nie mamy im tego za złe i od góry oczywiście jakby to złapać. Tak, bo mi trochę niewygodnie się nagrywa. Złącze mikro USB. Przechodzimy dalej. I tu mamy kartonik. Tak wygląda kartonik. I co, coś mamy pod tym kartonikiem? Powinniśmy mieć jeszcze dwie przegródki. Jak mamy dwie przegródki? I od razu nam tutaj instrukcja wylatuje. Nie wiem, czy chcę Wam tego to pokazywać, ale macie wszystkie informacje. Power, te do ustawienia i pair, czyli żeby sparować sprzęt ze sobą. Super. D-pad, właśnie, nie wspomniałem o D-padzie, ale to jest też mniej istotne. I mamy tutaj też dwie przegródki, zaraz Wam je pokażę, otworzymy je sobie ładnie. Kartonik wezmę już sobie na bok, jak wiemy, o co tam chodzi. Aha, już czuję, co tu jest. Jeśli zamawiacie ten model FC30, czyli ten złoty, tego nie dostaniecie, przynajmniej ja nie dostałem. Teraz jak to się otwiera? Aha, tutaj, kurczę, no te pudełeczko jest tak zajebiście wykonane. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Już sobie wyciągamy, pewnie nic nie widzicie teraz. O, właśnie. Breloczek. Nie wiem, czy chcę go otwierać, ale wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie się prezentuje. U góry napis 8-bit-2, kontroler, jakieś tam gwiazdki i małe informacje. 1983. Dobra. To odkładamy sobie na bok. Kolejna przegródka, którą sobie teraz wyciągniemy. A, tu mamy tylko kabelki. Dobra. Nie, naprawdę jestem pod mega zaskoczeniem, jak to jest wszystko fajnie zrobione. Jaram się mega. Zwykły kabelek USB. Fajny. Nie jest okrągły, jest taki płaski. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało, ale wydaje mi się, że chociaż nie będzie się plątać ten kabel, jeżeli jest w takiej formie. Miejmy nadzieję. Oczywiście najważniejsze jest to, z jakich materiałów jest to tworzywo. No ale dobra, kurna, to by było na tyle. Pokażę Wam to jeszcze tak, o, z tej perspektywy. Jestem mega zaskoczony kontrolerem. To jest mój licznik, nieważny. Kablem czy brelokiem. Same opakowanie jest naprawdę zajebiste. Jestem mega pod wrażeniem. Cena jest też bardzo fajna. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ładnie działać. I chyba tyle w tym odcinku. Recenzji raczej robić nie będę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak działa ten kontroler, jakieś bliższe informacje, to odsyłam Was do recenzji portalu Arm.eu, w którym bardzo wszystko Dark Archon pięknie tłumaczy. W tym momencie ja się będę z Wami żegnać i widzimy się w przyszłości. Nara! Się, proszę, o właśnie. Widzicie, tutaj jest po lewej stronie Y, u góry X, po prawej stronie światło. Po prawej stronie A i na dole B. Różnica z kontrolerem Xboxa 360, w tym momencie będzie Wam się wyświetlało zdjęcie tego kontrolera, jest taka, że ten układ przycisków jest odwrotny. Na dole jest A, a tutaj po prawej stronie jest B. Oczywiście jeden A z analogów jest troszeczkę wyżej. On jest tam, gdzie jest D-pad tutaj, a D-pad jest tutaj. Ale to taka mała uwaga, dzięki, elo.